Wow, wow, wow. Ona wygląda za dobrze. Tak, tak wyglądam po przebudzeniu. Hej kochani, z tej strony Ania, witam was na moim kanale. Trochę oszalałam. Trochę zaszalałam i oszalałam, dosłownie już na śpiocha. Zrobiłam zamówienie w Zarze. Nie spodziewałam się, że ono jest aż tak duże, ale jest naprawdę ogromne, jak teraz patrzę na te wszystkie rzeczy. Słuchajcie, wszystko co związane z latem. To jest miód na moje serce. Tematyka filmów, lato, czy to makijaże, czy to ubrania, czy to SPF-y, cokolwiek związane z latem, to jest totalnie mój klimat. Ja jestem urodzona w lipcu, także na maksa jestem podekscytowana na dzisiejszy film i myślę, że bez zbędnego gadania możemy się zabierać za przegląd sukienek letnich z Zary. Słuchajcie, pierwsza sukieneczka to jest ta, którą mam na sobie i mam obsesję pod każdym względem. Kolor, krój, cena. Dlatego, że ta sukienka kosztuje 79 zł. Słuchajcie, jest to naprawdę bardzo prosta sukienka o kroju takim dosyć opinającym. Jest to sukienka midi. Jest ona wiązana u góry. Ma odkryte plecy, które wyglądają w ten sposób. Przepięknie otula sylwetkę. Dodatkowo ma jeszcze tutaj w talii marszczenia, które sprawiają, że właśnie dodatkowo optycznie ta talia się nam tutaj zwęża. No jest absolutnie przepiękna, a do tego ten zielonkawy kolor to jest obłęd. To jest totalny obłęd. Ja szczerze mówiąc naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak bardzo polubię kolory, ale to w jaki sposób niektóre kolory po prostu ożywiają mnie, nie wiem, moją karnację, kolor moich włosów, oczy, po prostu nawet, że tak powiem, zmieniają mój nastrój, to jest niesamowite i aż żałuję, że dopiero teraz się o tym przekonuję, ale ta sukienka absolutnie, no boska. Za 79 zł. Ten materiał to jest taki prążkowany, zarowy, bawełniany materiał. Nie powiedziałabym, że jest to materiał najwyższych lotów, jakby biorąc pod uwagę już ubrania, które miałam z tego materiału, dlatego że to raczej jest coś takiego, no, co w praniu zacznie się trochę niszczyć, ten kolor też delikatnie może zacząć blednąć, ale myślę, że to też wszystko zależy od sposobu prania. Jeżeli zrobimy to w taki bardzo delikatny sposób, to wcale nie musi być aż tak źle, a sukienka jest naprawdę przepiękna i ja jestem zakochana. Po prostu pierwsza sukienka i mamy strzał w dziesiątkę. Zamówiłam tą wiralową sukienkę, która po prostu krąży po całym internecie, po Instagramie, po TikToku, po YouTubie, wszędzie. I chciałam sprawdzić, czy to naprawdę jest grzechu warte. Słuchajcie. Mam na sobie rozmiar M. Przymierzałam zarówno S-kę, jak i M-kę. S-ka jest troszkę na mnie za ciasna tutaj w pupie. Dosyć mocno ta spódniczka się opina. A M-ka mam wrażenie, że leży naprawdę perfekcyjnie. Jeszcze biorąc pod uwagę, że ona z tyłu, no właśnie, ma wiązania i te wiązania też można sobie wyregulować, więc jeżeli tutaj na górze jesteście troszkę mniejsze, a macie szersze biodra, to zdecydowanie polecam M-kę z tego względu, że tutaj sobie można dopasować, a tutaj nie będzie aż tak bardzo opinała. Jeżeli chodzi o samą sukienkę, jak tak na nią patrzę, to słuchajcie, jakby ona wygląda za dobrze. O co chodzi w tej sukience, że ona wygląda aż tak dobrze, ale też jestem w szoku, jaka ona jest tak naprawdę komfortowa, ponieważ wszędzie, zarówno tutaj na górze, ale też właśnie w pośladkach, wszystko jest niesamowicie wygodne, przyjemne, ona jest taka delikatnie zwiewnawa, wiecie, to nie jest taka super opinająca się sukienka, jak na przykład poprzednia, tylko jednak tutaj jest troszkę luzu, żeby właśnie w lecie po prostu czuć się na maksa komfortowo, a jednocześnie przepięknie. No, boska, boska. I ta sama sukienka, tylko że w różu. W ogóle róż to jest mój kolor tego sezonu. Zdecydowanie po prostu mam ogromną obsesję. Natomiast, kurczę, obydwie wersje są ładne, ale chyba w bieli odrobinkę lepiej się czuję i odrobinkę bardziej mi się podoba, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o ten cały krój, chociaż nie powiem, ta różowa też jest naprawdę przepiękna i tak samo jak poprzednia wersja również jest bardzo komfortowa. Ten materiał ma odrobinkę
ale taką odrobineczkę właśnie też czegoś takiego bardziej elastycznego, przez co jest naprawdę komfortowa i no po prostu przepięknie wygląda. W ogóle mam wrażenie, że sam krój tej sukienki jest bardzo przemyślany, dlatego że mamy tutaj pas, który właśnie przepięknie podkreśla talię. Jeżeli chodzi o tę część biustu, to jest ona marszczona, przez co dziewczyny z małym biustem mogą no, optycznie mieć delikatnie większy, troszkę większą objętość tutaj. Do tego mamy bufki, które też fajnie, że tak powiem, tworzą proporcje, szczególnie u dziewczyn, które mają szersze biodra. Natomiast ta sukienka, ona też jest tak skrojona, że nawet dziewczyny o mniejszych biodrach, przez to, że ta spódniczka jest w kształcie litery A, też dostaną troszkę objętości, natomiast te bufki zrównoważą tę objętość, przez co zrobi się nam taka sylwetka klepsydry. No totalnie, mam wrażenie, że właśnie dlatego ta sukienka jest takim viralem, ponieważ ona idealnie pasuje do każdego typu sylwetki i z każdym typem sylwetki zrobi coś dobrego. To jest taka idealna girly option do Włoch, positano. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra passa tego filmu aż mnie, tak wiecie, niepokoi. Coś jest na rzeczy, że to wszystko jak na razie wygląda tak dobrze. Słuchajcie, chociaż troszkę się martwię. Troszkę się martwię, że któryś z moich dwóch przyjaciół za chwilę tutaj zrobi wam odsłonę. No jest trochę ryzykowna. Ja to jednak bym delikatnie skróciła te ramionczka, tak żeby ten biust troszkę bardziej był zabezpieczony, ponieważ czy jakieś przechylenie, czy cokolwiek innego, no jest tutaj lekkie ryzyko. Ona troszkę wygląda jak taka, wiecie, piżamowa, satynowa sukieneczka. Wyobraźcie sobie mnie z taką brązowiutką opalenizną, za mną palmy. No rewelacja. Po prostu ja mam to w głowie. Nie, serio, ja mam to w głowie, rewelacja. Ja myślę, że to ten print, on po prostu robi tutaj robotę i naprawdę przepięknie to wygląda, chociaż nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, że to jest taka typowa sukienka na lato, ze względu na materiał, który no, jest sztuczny, ponieważ to jest poliester i to też wszystko właśnie zależy od temperatury, od klimatu. Ja przyznam się szczerze, że obecnie jak stoję w tej sukience, nie wiem, 2 minuty, to powoli odczuwam, że tutaj moje ciało zaczyna się pocić, także no są plusy i minusy, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Dajcie znać, co wy myślicie, jestem bardzo ciekawa waszej opinii, a my przechodzimy do kolejnej opcji. To jest, kurde, piżama nocna. Z jednej strony jakby wiem, o jaki klimat tutaj chodzi, o czym, jakby co autor miał na myśli, ale na mnie totalnie ta sukienka wygląda jak piżama nocna, biorąc ponownie pod uwagę fakt, że moje piersi absolutnie po prostu czują morską bryzę w tym momencie, tak dolatuje. Po drugie, ona jest na mnie z tyłu za krótka i to jest, wiecie, to już jest mój znany problem, że sukienki są z przodu ok, a z tyłu są za krótkie. Tak jest właśnie w tym przypadku. No ale przede wszystkim, co mi nie leży, to to, że mimo wszystko ona wygląda, jakby ja w niej wyglądam, jakbym dopiero wstała. Tak, tak wyglądam po przebudzeniu. Wydaje mi się, że w tego typu sukienkach dobrze wyglądają szczuplutkie dziewczyny o trochę większym biuście. Dlatego, że ja, mając troszkę więcej tutaj, a troszkę mniej tutaj, no po prostu jestem takim porannym zefirkiem. Nie wiem, tak to widzę. Tak to widzę i najchętniej to teraz bym się w ogóle na drzemeczkę położyła. Yes. Nie no, ona jest na maksa krótka. Tutaj jest jeszcze taka haleczka i ta halka. No ledwo, ledwo co to wszystko zakrywa. Zostanę jeszcze przy bieli, dlatego że to jest coś cudownego. Ja mam tę sukienkę w wersji zielonej i absolutnie jestem w niej zakochana. Jak tylko zobaczyłam, że biała jest dostępna, to pomyślałam, okej, biorę. Jakby ja nawet nie myślałam, ja po prostu kliknęłam, nawet tam nie było o czym myśleć, po prostu nie było o czym myśleć, bo wiem, jak dobrze w tej zielonej wersji się czuję. Słuchajcie, to jest typowa sukienka, idealna dla sylwetki gruszki. Dla dziewczyn, które mają mały biust, natomiast mają troszkę szersze biodra i no, ja absolutnie jestem zakochana, jak właśnie ten fason, ten model na mnie wygląda. To jest coś pięknego, to jest coś pięknego. Te cycuszki, one są tutaj tak delikatnie ściśnięte, delikatnie podkreślone, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Co też lubię w tej sukience, to jest to, że ona ma regulowane ramionczka, przez co można sobie dopasować ją pod siebie, tak żeby one się nie zsuwały, nie zjeżdżały, żeby wszystko, że tak powiem, idealnie leżało.
Też, co zauważyłam w tej białej wersji, coś, czego nie ma w zielonej, to to, że tutaj mamy właśnie taki dodatkowy pas. On jest zapinany na haftki, coś takiego jakby stanik. W zielonej wersji ja mam całkowicie tutaj odkryte plecy, nawet mam wrażenie, że trochę niżej. Ta jest chyba troszkę bardziej właśnie zabudowana z tyłu, ale wydaje mi się, że przez to ona troszkę ma właśnie więcej takiego zabezpieczenia, takiego wsparcia. Nie, ja mogłabym nawet powiedzieć, że to jest sukienka ślubna, a jeżeli nawet nie ślubna na pierwszy wybór, to właśnie na drugi wybór, wiecie, już na tańce, hulańce, na wieczór. Po prostu przepiękna, prosta, zwiewna sukienka, która daje absolutny efekt wow, wygląda naprawdę bardzo hollywoodzko i ponownie jest to wersja fajna, żeby pójść na miasto, fajna, żeby pójść właśnie na jakąś imprezę okolicznościową, na randkę, na wakacje, szał, szał. Od razu też Wam powiem, że ja tę sukienkę mam w rozmiarze S, kosztowała ona 169 zł, ale no szczególnie przy moim typie sylwetki uważam, że te pieniądze to są naprawdę dobrze wydane pieniądze, ponieważ ona robi absolutny fenomen, jeżeli chodzi właśnie o moją figurę. I teraz tak. Nie, mi odwala. Mi po prostu w ładnych rzeczach odwala szajba. Totalnie jestem na innej planecie. Wow. Wow, wow, wow. Ta sukienka to jest kwintesencja po prostu perfekcji. Słuchajcie, ona tak jakby ma w sobie funkcję sukienki, ale od razu też bielizny modelującej. Przepięknie oplata ciało, opina ciało. Jednocześnie mam wrażenie, że po prostu wygładzając wszystko po kolei, wygląda to absolutnie fenomenalnie. Do tego ten detal z przodu, tutaj te drewniane takie elementy, to wiązanie. Oh my... Nie no, ja mam obsesję i aż jestem zła na siebie, że tyle tych sukienek zamówiłam, ponieważ co jak ja większość zostawię sobie? No przecież no... Dla mnie ta sukienka równie dobrze mogłaby kosztować 400 zł i ja ją i tak bym kupiła, i tak bym zostawiła. Pięknie, po prostu kończmy już ten film, bo ja nie wytrzymam. To jest serio taka sexy mamacita. Sexy mamacita. Dobra, to z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony jest beznadziejne. Czemu? Ze względu na materiał. To jest bardzo fajna, zwiewna sukienka, właśnie idealna na lato, zielona, no po prostu cudo. Natomiast materiał to jest 98% poliester i mimo, że to jest zwiewna sukienka, to po prostu ja się w niej czuję jak w saunie, dosłownie. Także no zdecydowanie jest ona dla mnie na nie właśnie ze względu na materiał. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o lato, to przede wszystkim zależy mi na wygodzie. I o ile jakby jest też kilka rodzajów poliestru, dlatego że na przykład w tej sukience, w tej białej, ja absolutnie, mimo tego, że wiecie, jakby też jest ze sztucznego materiału, to tego się aż tak nie odczuwa. Mam wrażenie, że też ze względu na podszewkę, natomiast ta opcja, jest mi w niej automatycznie tak gorąco, jak mam ją na sobie, że jedyne o czym myślę, to to, aby ją zdjąć. Kto wymyślił ramionczka takiej długości? Kto to wymyślił? I to jeszcze nieregulowane. Sukienka ta ma naprawdę ogromny potencjał. Tutaj to marszczenie z tyłu, naprawdę. Sam też ten krój, wzór. Ma to ogromny potencjał na taką troszkę hiszpańską letnią sukienkę, ale te cycki w pępku, no dosłownie wyglądam jakbym no potąd miała te cycochy. No o co chodzi? Kto to wymyśla? Kto to wymyśla? Tę sukienkę zostawiłam na koniec ze względu na to, że tak sobie pomyślałam, że ona będzie albo absolutnym hitem, albo totalnym failem. I słuchajcie, o ile mam problem przedostać się przez milion troczków z tyłu i nie jestem w stanie sobie tego sama zawiązać w taki sposób, jakbym chciała, to jestem absolutnie na tak. Przede wszystkim ta sukienka jest lniana. Po prostu wow! Jedna na wszystkie, które zamówiłam, jest lniana. Geniusz, po prostu geniusz. Geniusz jakiś to projektował w tej Zarze. Po prostu jeden pomyślał, a może byśmy zrobili lnianą sukienkę. No i słuchajcie, wyszła przepiękna, przepiękne kwiatuszki, różowa, zwiewna, girly, taka
można by powiedzieć romantik, coś w tym stylu. W każdym razie wygląda absolutnie przepięknie i krojem troszkę mogłabym porównać ją do tych sukienek. Też tutaj ma literkę A, tutaj również jakby jest ten element, który troszkę zwęża talię. Oczywiście biust jest zupełnie inny, natomiast ma ona bardzo podobny kształt i podobną długość, przez co jest naprawdę na maksa wygodna, taka na maksa dziewczęca i po prostu letnia, totalnie letnia i totalnie jest to sukienka, w którą warto zainwestować, wydać na nią pieniądze, bo po pierwsze wygląda bardzo dobrze, a po drugie jest liniana i to myślę, że tutaj przeważa zdecydowanie nad wszystkimi innymi sukienkami, nawet nad tymi, które wyglądają dobrze, ale są ze sztucznych materiałów. Po prostu len, naturalne materiały w lecie to zdecydowanie jest to, co nasze ciało odczuwa i co lubi, także zdecydowanie polecam Wam wybierać te naturalne. Słuchajcie, ja zamówiłam jeszcze kilka innych sukienek, ale w część z nich w ogóle nie weszłam. Ta to w ogóle ja tego nie zamawiałam. Przysięgam Wam, sprawdzałam moje zamówienie kilka razy, ja tego nie zamawiałam, nie mam pojęcia skąd to się tutaj wzięło, nie wiem. W dodatku ta sukienka też jest za mała, więc też Wam jej nie pokażę na mnie, ale tak to wygląda. Osobiście ta ostatnia razem z pierwszymi, razem z białą, tą satynową długą i tą czarną, to są najlepsze, najlepsze sukienki z tego całego filmu. Zdecydowanie są opcje, na które warto zwrócić uwagę. Ja się będę już z Wami żegnać, dajcie mi znać, która z tych sukienek Wam wpadła w oko, która Wam się podoba najbardziej, może którąś już macie. Koniecznie piszcie na dole, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki! Pa, pa! W to, kochani, to ja nawet nie wejdę. Nie mam pojęcia, czemu ja to nagrałam. Po prostu... Bye!